Siema, siema, jestem Radio GP, to jest kolejny odcinek z naszej serii, oczywiście na wschodzie, na mapie Eastern. I dzisiaj naprawdę taki fajny odcinek, przełomowy można powiedzieć troszeczkę. Ponieważ dużo nowych rzeczy, sprzedajemy stare rzeczy. I wam pokażę, jak się zmieniło moje gospodarstwo, bo na pierwszy rzut oka może nie jest jakby specjalnie nowe. Ale tam w tle już coś widać, więc może sobie tak zamknę po prostu wam bramy na razie, żebyście jakby nie mieli dostępu do tego. Co tam się wydarzyło, bo naprawdę jest tego dosyć sporo. O, więc spoko, teraz mamy jakoś tam w miarę czysto. Okej, okay, tu chyba się za bardzo... O, może być. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jak widzicie już tam w rowie, że tak powiem, przy drodze stoi już Manik, bo przyjechał Maniek. Ale no, nieważne, dobra, kridziła w ciul. Maniek przyjechał Manikiem, no i będziemy ten... On sobie teraz kawkę popija, a my dzisiaj będziemy ładować konsula, bo wystawiłem go na jakichś tam Olksach, czy tam jakichś innych. Oto złom to. No i 20 tysięcy chciałem za niego. Dobry negocjator, twardy gość, no i 18 poszło, więc spoko. No i bomecik za 1,5 klocka. Kupiłem go za 2, mówię, używałem sezon, tam 500, nie, no ich stracę, nie? Jest 2,5-metrowy. Więc troszkę mnie pasuje. Kupię 3-metrowy agregat gdzieś na wiosnę niedługo, bo przypomnę tylko tyle, że mamy późną zimę i właściwie jutro ostatni jest dzień zimy kalendarzowej. Potem mamy już wiosnę, więc chciałem się jakoś przygotować. I mam też 160 tysięcy na koncie. Jakim cudem? Już wam dokładnie pokazuję. Proszę bardzo, zobaczcie sobie, ile tego mi zostało tutaj. Zostało mi tylko soja, jęczmień i pszenica. Całość po prostu sprzedałem poza odcinkiem, bo nie chciałem tego pokazywać, jak znowu jeżdżę. A naprawdę tego było to spoko, pokażę wam rzepak. Rzepak sprzedałem chyba w tym miejscu, tutaj, jak to było. Więc trochę tak późno sprzedałem rzepak, ale teraz będzie to już tylko spadał, więc no... I tak myślę, spoko to uda mi się zrobić. Dodatkowo kukurydza poszła chyba. I słonecznik. Słonecznik był dzisiaj w piku, więc sprzedałem sobie go, bo jeszcze trochę mi zostało jakby w silosie. Mam teraz tylko pszenicę i jęczmień i też mam w piku, dlatego dzisiaj sprzedamy sobie... dzisiaj sobie sprzedamy... chyba pszenicę. Tak, dzisiaj też sobie sprzedamy pszenicę. Ponadto, mam też nowy samochód i chcę wam go teraz pokazać. Proszę bardzo. Jest to dopiero sprawdzony samochód. Jarał się nim strasznie, ale... no wreszcie nie sobie błędów i jest spoko, nie? Więc proszę bardzo. Tam tararam. Tak jest, jaram się strasznie. Moja kochana B5, Audiczka oczywiście, jak mówię, dopiero sprowadzona, więc jeszcze na deutschlandowskich rejestracjach, ja go przerejestruję normalnie na swoje. Ale elegancko wygląda, nie? Wnętrze na nie patrzcie, nie będę jeździł w środku po prostu, bo... ale modelowo, modelowo tak powiem wam, że jest po prostu kozackie. No i fajnie. Zawsze mówicie, że nie masz gdzie podjechać czym tego, więc teraz mam Audicę. Czerwoniutka oczywiście, srebrny laczek, w ogóle, czekajcie chwilkę. O, dobra, naprawione, sorki. Trochę mi się shaderki bugowały, więc tak wygląda sobie Audiczka. Oczywiście jest to kombi. No ja w realu mam sedana, więc trudno, nie było sedana. Jak to zrobię sedana, będę bardzo wdzięczny i na pewno wymienię sobie ją. Ale jest kombiaczek, więc spoko. No i Audiczka taka, w sumie identyczna mam w Forzie Horizon 4. Jak ktoś był na streamach, to wie. Także mam taką Audiczkę sobie, więc ona sobie na razie stoi. Niech sobie zostanie. Dobra, a my tak. Dzisiaj oczywiście będziemy musieli załadować wszystko na Manika, więc ja sobie po prostu przejdę od razu do niego, bo piękny zestaw, kurczę, kozacko wygląda, naprawdę, dzięki TCL za podesłanko. No i tak, będziemy sobie ładować kultywator tutaj chyba na górę, albo tutaj, ale nie, chyba tam załadujemy, a tu będzie stał kombajn. No więc do dzieła oczywiście. Odpalamy sobie, wnętrze jest po prostu cudowne, jest kozackie. Jak my teraz to podejdziemy? Dobra, więc tak. Na razie sobie podejdziemy, zrobimy to w ten sposób, że ja podjadę sobie na asfalt, po prostu, tutaj, okej, okay. I sobie troszeczkę cofnę, nie wiem jak tam to wygląda sytuacja z tyłu, lusterka działa jakoś w miarę, powiedzmy, że postaram się jakoś tak trochę tak cofnąć, okej, okay. Bo nie chcę tam, że wiecie, w rowie to stało, więc sobie cofniemy jakoś tak, powiedzmy, dobra, spoko, no i odczepimy sobie teraz po prostu tą, okej, okay, tą przyczepkę, tą sobie na razie, tą sobie podjedziemy. Włączymy kierunkowskaz, czy awaryjki? Awaryjki świecą? Świecą. No, więc spoko. Zajedziemy sobie najpierw, myślę, że kultywatorem, a dopiero później pojedziemy konsulem. Więc fajnie. No, także ogólnie całość powinna wyjść 19500. Także spoko, no, ale jeszcze 500 za transport, także 19 koła jakby zostaje mi w kieszeni. Więc i tak w sumie chyba spoko. Tak już ostatecznie.
Także fajnie. Jaki komponent wybrałem nowy? Jeszcze wam nie mówię. Negocjuję cenę. W przyszłości się dowiecie oczywiście, o co chodzi. Ale dzisiaj naprawdę myślę, że wam się spodoba. Ci odcinek taki ogólnie będzie sprzedażowy, troszkę poogarnianie gratów po zimie i tak dalej. Śniegu już nie ma, bardzo słaba zima była tego roku, więc no niestety, że tak powiem, nie za wiele tej akcji śnieżnej było, bo właściwie tylko wtedy odświeżyliśmy sobie ten podwórek. Po tym czasie właściwie to już śnieg stopniał, tu została tylko mi taka zaspa jedna i tu jest chyba gdzieś druga jeszcze. No już to bardzo mało tego śniegu jest, to ogólnie zaspa była naprawdę pod okno, bo wszystko sobie tu zrzucałem pod ten. Więc tak troszeczkę tak to sobie wychodziło, nie? Dobra. Niech ta pani sobie przejdzie. Czy ta pani będzie wchodziła na ten? No nie, no nieźle. Dobra, więc sobie jakoś tak zajadę. Tylko teraz tak, pytanko, czy ja w ogóle będę to jakoś czepić fajnie. Jeżeli nie, to wam po prostu jakoś tutaj. Ale myślę, że jakoś dam radę chyba z tym, nie? Myślę, że jakoś dam radę. Nie wiem, czy w ogóle tam też to cofnę, tak? Okej, okay, powiedzmy, że tego nie widzimy. Jakoś sobie tutaj podjadę i cofnę sobie, okej. Okay. Spoko. A, nie, trzeba puścić, okej. Okay. Więc opuśćmy sobie go. Dobra, spoko. Spoko, nie wiem, czemu dźwięki się włączyły, ale okej. Okay. Więc mamy to tak powiedzmy odhaczone. Teraz ja sobie zjadę. Ludzie chodzą. Masakra jest, nie, jakaś, ale no. Też mówicie, żeby tych ludzi wyłączył, ja wiem. Ale po prostu byłoby wtedy bardzo pusto na mapie. Ja tego bym nie chciał troszkę robić, nie? Bo oni naprawdę fajnie pasują. Dobra. No więc spoczko, okej. Dobra, też mówię, chciałem, żebyście ten film zobaczyli cały, ponieważ dzisiaj naprawdę jest dużo ciekawych rzeczy, między innymi troszkę pobudowaliśmy coś i coś jest w trakcie budowy. Także to zobaczycie za chwilę, tylko sobie najpierw spakujemy całość. I naprawdę cały odcinek jest taki, no po prostu bardzo ciekawy, że fajnie, żebyście śledzili po prostu cały ten odcinek, nie? A, poniosłem, dobrze. Czy on ma w ogóle paliwo? Nie ma już. Bardzo mało zresztą ma. Okej. Okay. Tak, jadę na sprzęgle. Myślę. Nie starzę go w ogóle, czy co? Ale to tak dlatego, że ten. Że to chyba sprzęgło tak działa. Dobra, więc teraz tak, jak sobie cofniemy. W ogóle właśnie, może cofnę sobie tak, nie? Nie wiem, czy w ogóle jakby tam zajadę. Czy uda mi się zajechać? Czekajcie, może tak sobie mocno stronę będę patrzył. Na tego konsula. Postaram się jakoś tak w miarę spokojnie wjechać, że nie ma problemów, ale chyba niestety będę musiał sobie tak jakby cofnąć. No to będzie trochę problem z kółkami, ale może jakoś dam radę. Czekajcie, o. Dobra. No i spoczko. Powolutku sobie zajedziemy jakoś, tak w miarę. Troszkę może podsuniemy ten agregacik. Wiem, że to jest trochę niezbyt realistycznie, ale no wiecie, musimy jakoś to ogarnąć. Dobra. Okej, okay. No i gasimy sobie. Ja też tylko ten agregat przestawię. Podłączamy i zaraz tutaj będzie pan pewnie ruszał. Więc spoko. Aha, chyba nie za bardzo mogę teraz przestawić jakby. Powiedzmy, że jakoś może tak. Dobra, chyba się za bardzo nie da. Nie mam jak złapać. Spoko, więc konsul odjeżdża dzisiaj. Niestety posłuży nam rok, ale tak jak mówiłem wam od początku, no konsul jest tylko po to, żeby ten sezon dokończyć i on ma od razu odjeżdżać. Fajnie akurat się mieści na cały tym, na całej tutaj tej przyczepce, więc idealnie można powiedzieć. No i dobra, wyłączę sobie to. Ja sobie tak, na razie sobie stanę nim tutaj na poboczu. Okej, okay, miałem tylko tutaj jakby się załadować. I potem gość przyjedzie i wszystko wam tam pokażę. Będzie odjazd, więc myślę, że spoko. Dobra, powiedzmy jakoś sobie tak stanę, żeby też nie przeszkadzać sobie samochodom. O dziwo, jak dzisiaj mały ruch jest, więc na całe szczęście nie jest tak źle. Dobra. Zgaśmy sobie go. To w ogóle ten chyba jest nawet. O, dobra. Okej. Okay. No i spoko. Załadowany sprzęcik. To co? To lecę teraz wam pokazać dokładnie, co się zmieniło na gospodarstwie właściwie, jak chodzi o budynki. Tak jak wam obiecywałem, będzie silos na kieszonkę i silos na kieszonka już sobie powstał. Spider-Man, on jest wszędzie po prostu ten pies. Dodatkowo zacząłem kopać fundamenty pod wiatkę, właściwie fundamenty, no troszkę rzeczy tam się dzieje. Więc proszę bardzo, tak teraz to wygląda, troszkę to jakby się zmieniło. Po pierwsze w tym miejscu, tu właśnie będzie stała wiata nowa, więc fajniuchno. Tu troszkę jakby kopiemy, żeby fundamenty ogarnąć sobie, żeby też móc jakoś dobrze pozakopywać całe te
No wiecie, te belki? Nie, belki są z drewna. No po prostu konstrukcje całe, żeby zakopać. I też chciałem w tym miejscu tutaj, gdzie jest ten ogródek tej, tego sąsiada, chciałem zrobić sobie kolejną wiatkę, tylko muszę dogadać się z tym właśnie sąsiadem, żeby mi tutaj udostępnił miejscówkę i będę miał naprawdę zarobić tą wiatkę tak dołączoną do tego. Będzie koks, ale jest to wszystko, co zobaczycie sami. Więc tak to sobie tutaj wygląda. Troszkę pole to jakby przeorałem, więc rzepak sobie kwitnie, spoko. Wiem, że powinienem jakieś opryski porobić jeszcze tam, mówiliście, że a Riot zrób opryski, bo trzeba zrobić hajsiwo, że w sensie opryski robi się tego rzepaku właśnie już tam po zasianiu. No ale powiedzmy, że będzie tak, co nie, bo we sensie tam powiedzmy nie wolno jeszcze jakoś tak, nie? No i tu właśnie jest ta droga i tu mamy silos, nie? On także jest taki wkopany w to miejsce. Tu dwie przyczepy stały, dzisiaj będziemy sobie sprzedawać, bo wiadomo, już też było sprzedawane troszeczkę, więc spoczko, taki silos na ksionkę zawsze fajnie wygląda. Naprawdę nie mogę go postawić w tą stronę, ponieważ silosy są albo tak pod kątem 90 stopni, a jak widzicie, mapka jest tak, więc pod kątem 90 to jest o w tą stronę, czyli właśnie tak jak widzicie teraz, nie? O, na mapie wam pokażę, widzicie? Jest równo, nic nie mogę inaczej. No i ponadto drzewka posadziłem sobie takie, bardzo fajne klimacie, tutaj też są krzaki, one jak zakwitną sobie, to będzie to wyglądało troszkę ciekawiej. No i tu mamy oczywiście pole dalej, nie? To pole jeszcze będziemy sobie uprawiać w kolejnych odcinkach, także na siewy, jarę to wszystko pójdzie. No i też dziś chciałbym zakupić pole. Dziś naprawdę odcinek, który zmieni dużo, więc jeżeli ktoś go przegapi, to po prostu jest no przegrywem, bo dużo, dużo straci. Ale dobra, to co? To ja odpalam sobie bramę w takim razie. Odpalam, włączam sobie bramę jakby. Odpalamy MTC-cika. I cóż, i będziemy ruszać powoli na ten, na nasze, po nasze przyczepy, żeby sobie zasypać pszenicę i sprzedać ją, bo ostatni pik chyba taki dobrej ceny w miarę jest, tak trochę straciłem na niej, ale chciałem też to na odcinku wam zostawić, więc myślę, że tam jakoś mnie rozumiecie. Dobra, więc co? Ja to sobie już jakoś tutaj poogarniam, powiedzmy ten. Podłączę sobie to wszystko. Okej, okay, kable. Ja sobie idę posprawdzać. No i co? I zaraz wracam, nie? Po prostu. No i dobra, lecimy sobie. Zbory zasypane mam już, więc fajnie. Z tego co mi gość dopiero właśnie pojechał. Także superancka sprawa. Tak, już go właśnie nie ma jak widać, więc spoko. No i dobra, my w takim razie ruszamy sobie po prostu na skup, sprzedać sobie to pszenicę, bo co by nie było, no w końcu trzeba to co sprzedać, nie? O, tam chyba jedzie gość. Tak, dopiero pojechał właśnie, o, spoko, całkiem spoko to wygląda. Niech sobie tam ziomek jedzie oczywiście, co nie? Dobra, wybaczcie mi za docięcie, ale coś jakoś mi tak zrywa dziwnie kamerę, nie wiem czemu. No dobra, w każdym razie jedziemy, już wszystko w porządku jest. O, ten ziomek też jakoś tak powoli jedzie, chyba się tutaj coś stało czy coś? Nie wiem. No nieważne. Dobrze, że w ogóle jedzie. Tak troszeczkę. Nic tam jedzie, nic tam jedzie. Dobra, kitam. Wyprzedzam go. nie będę tak jakby. Nie no, elegancki zestawik tutaj sobie jedzie, kurczę. Trochę tak na zakręcie, nie fajnie go wyprzedzam, no ale nie chcę jakoś tam powiedzmy działać. Spoko, fajnie, że on sobie jedzie. Super elegancka sprawa. Właśnie, z tego co wiem, on pojechał gdzieś na Mazowsze jakieś, więc fajnie. Aż tam niech sobie woli do kogoś nowego dojeżdża, co nie? Całkiem spoko. A my dobra, oczywiście, już tak powiem, ten roleplayek cały, ha, tutaj tego, to lecimy sprzedać zboże, bo dziś, jak mówiłem, chcę kupić na pewno chciałbym cię kupić jeszcze nowe pole, które jest dosyć fajne i jest niedaleko mnie, znaczy niedaleko mojego gospodarstwa, także za chwilę się o tym dowiecie, gdzie to jest, jak też to pole samo w sobie będzie, no wyglądać, nie, jak to też, oby wam się też spodobało w jakiś sposób, nie, mam nadzieję, bo co by nie było, jest to pole fajne, szerokie, takie ciekawe już. No i myślę, że ten sezon trzeba będzie troszkę wymienić ciągniki. Myślę na pewno, że trzypek sobie pójdzie w odstawkę. Coś nowego przyjdzie. I to będzie taka główna zmiana, do tego kupimy jakieś nowe maszynki. No, trochę pokombinujemy sobie. Przyczepy chyba samych na razie, bo raczej nie widzę sensu, żeby tych przyczepów wymieniać. Te przyczepy są tak na razie spoko, więc póki co nie będę z nimi to jakoś specjalnie kombinować. Bo no nie widzę raczej sensu, żeby zmieniać. Może nawet nie burtym dodał jakieś tam dodatkowe do tej ruskiej przyczepy, ale tak to nie wiem, pomyślimy jeszcze na tym.
No, więc ogólnie dzisiejszy dzień jest taki, można powiedzieć, sam raz, bo jest która? Jest tutaj 160 tysięcy mamy, a jest godzina 14. No, więc spoko, nie wiem, do 16 chyba skup jest otwarty. Także fajnie, nie, do 18, co ja gadam. Więc sprzedamy sobie zboże i myślę, że za hajsiki ze zboża ogarniemy sobie jakieś pole fajne. Znaczy, i tak już na pole mnie w sumie stać, bo pole ma w sobie już... Pole samo w sobie kosztuje 50 tysięcy z hakiem. To nie, 54 tysiące, 55 tysięcy, coś takiego. Mniej niż 60, więcej niż 50, tyle wiem. Ale to zaraz wam dokładnie pokażę, jak to pole wygląda. Pojedziemy sobie tam i zobaczymy. Znaczy w sumie pojedziemy. To jest naprawdę niedaleko, więc takiego jakiegoś wielkiego wjazdu raczej nie powinno być. No ale to zobaczcie sami zaraz, nie? Dobra, to sobie zajeżdżamy. Tutaj zaraz tak jeszcze burty podpinam. I trzeba będzie wszystko wysypywać się na bieżąco. Więc dobra, czekaj ta. Dobra, spoko, tu się wysypało. No i też tutaj nam zostało. Chyba będzie git. Nie wiem, ja tam dodatkowo dostaniemy hajsików, ale chyba w miarę spoko to będzie. No 8 tysięcy w sumie jakieś 14 klasów tam wpadło. Więc całkiem nieźle. Dobra, to co? To ruszamy na gospodarstwo w takim razie. I miejmy nadzieję, że jakoś nam się nam uda ciekawie to pole ogarnąć, żebyście zobaczyli, co jest. Jak mówię, pole w bardzo fajnym miejscu, troszeczkę dojazd jest średni, ale to właśnie spoko, wtedy będziemy mogli sobie lepiej, jakby to powiedzieć, grać na tej mapce, bo naprawdę klimacik tam jest nieziemski i pole nie jest takie typowo, jak to powiedzieć, takie typowo wąskie, tylko trochę szersze właśnie. Jest takie coś trochę co innego, więc to spoko na pewno wygląda, nie? Także tak. W ogóle właśnie, ostatnimi czasy bardzo często dokojarzę do tego skupu. Otóż dlatego, że każdy skup, który na tym mapie jest, zawiera w sobie coś takiego, że na przykład zboża lepiej się sprzedają w tym miejscu, a na przykład tam jakieś takie oleiste, typu właśnie ten rzepak, słonecznik, bardziej w drugim miejscu, nie? Więc może dlatego też tak jakby to powiedzieć, jest to zrobione w ten sposób, że teraz jeszcze tylko tutaj, bo mam same zboża, a słonecznika nie pokazałem, ponieważ no to gdzieś tam było wcześniej, poza odcinkami, nie chciałem tam specjalnie tego pokazywać. No ale myślę, że ogarniacie, jak to tam wygląda, może w przyszłości właśnie jak będziemy mieli jakiś rzepak, bo chyba rzepak jakiś był zasiany. Tak, był rzepak. No, to będziemy sobie jeszcze robić taką większą akcję ze sprzedą tego rzepaka właśnie na nowych terenach mapy. Znaczy się na tamtym, będziemy sprzedawać w nowym skupie po prostu, nie? Dobra, tak teraz trochę jadę, jestem trochę, tak rozkminiam jeszcze, czy coś chciałem pokazywać w tym odcinku, bo ten odcinek miał być taki, że wiecie, pokazanie nowego gospa, znaczy pokazanie nowych rzeczy, samochodu, no i też na pewno sprzedaż, i zapakowanie i sprzedaż tego naszego nieszczęsnego konsula i Bometa. Niedługo też właśnie przyjadą te jakby nabytki nowe, więc myślę, może nie w kolejnym co prawda, ale jeśli tam w którymś z kolejnych odcinków coś przyjedzie, także spoczko. No, więc całkiem nieźle. Ogólnie też do naszej kwoty, którą teraz mamy tutaj, czyli do tych 174 tysięcy, trzeba będzie jeszcze doliczyć 19 tysięcy za nowe nabytki, które, no zobaczycie po prostu no niebawem, co nie? Znaczy doliczyć hajsik za te nabytki, które sprawiliśmy, i za ten hajsik zobaczę, pokażę wam nowe nabytki niebawem, za jakiś czas. Sorry, trochę mi się słowa mylą. W ogóle, bo mam teraz tylko jakby, znaczy to jak to oglądacie, to pewnie już jest niedziela może nawet? Chyba jakoś tak, mam strasznie dużo filmów nagrane na zapas, więc spoko. I właśnie jak widzieliście, jak widzicie pewnie, jest Eneba, tak? Mój nowy oficjalny, mój nowy oficjalny partner, współpraca. Bardzo ciekawa współpraca, no takie, jak to oni tam nazywają, kolabo, nie? Tam się w takim języku żargonowym mówi kolabo, nie? Więc chodzi o to po prostu, że jest ta nowa współpraca. Przez to macie właśnie takie fajne intra i już wam tłumaczę, jak to działa, bo miałem to wytłumaczyć na streamie, ale myślę, streama nie każdy ogląda, dlatego już wam tłumaczę. Tak, jeden z prostszych warunków, jakie mogę wam wytłumaczyć, to jest tylko to, że 3 razy w tygodniu pojawi się intro, czyli takie, wiecie, mini wstawka tam 3-4 sekundowa, że Eneba i tak dalej, użyj kodu Riot, więc też w opisie macie ten kodzik, możecie sobie użyć, jak najbardziej. No i też macie raz w tygodniu taką integrację tak zwaną, czyli po prostu to jest
30-sekundowa reklama wklejona w pierwsze tam 2 minuty filmu, żeby po prostu powiedzieć o tej stronie. I to właściwie tyle, jest zero reklamy poza tym. Oczywiście jest to na banerach, jest to na jakimś tam banerkach na Twitchu, więc dla was jakoś tam nie będzie specjalnie to wokokuło, a naprawdę bez chamskiej reklamy można sobie jakoś tam sporo na tym jakby powiedzmy to zyskać. No w sumie tak, no bo Eneba to jest, jak mówiłem, taka strona. W ogóle właśnie ostatnio ktoś tam wypełniał w komentarzu, że ej, Riot, zawsze mówiłeś, że ty byś nigdy nie sprzedał, że na hajs nie lecisz, nie? No tak, mówiłem coś takiego. Tylko mówiłem też, dodałem o tym oczywiście potem. Zgadzimy sobie. Dodałem jeszcze potem to, że nie mógłbym reklamować strony, której sam nie używam na przykład. No a Aneba daje nam możliwość dużej ilości zliżek. No i co by nie było, sporo tam już gierek sobie zakupiłem. Na streamie będziemy też w nie grać. Więc no po prostu mogę się pod tym podpisać i nie jest mi za to wstyd. Po prostu, najbardziej w świecie. A nie wiem, jakbym na przykład miał coś na galerii reklamować z jakiegoś, nie wiem, Metina czy CS-a, no to trochę bez sensu, bo tego mnie na kanale jakby tak nie ma non-stop, nie? A giereczki, same gierki, wiesz, że kupowanie gier ma jakiś sens, bo mam content trochę taki gamingowy. Myślę, że rozumiecie, nie? Oraz czasami tak ludzie myślą, a sprzedał się za pieniądze! Także, no tak. Jak się sprzedawać tylko za dobre pieniądze? No ale dobra, mniejsza o to. Co my tu jeszcze mieliśmy dzisiaj robić? Ogólnie, aha, mieliśmy jechać, miałem iść wam pokazać nowe pole. Gdzie ono jest w ogóle, iż wam pokazuje. Pole jest w bardzo ciekawym miejscu, ponieważ sobie musimy przejść. Bezki tylko tak dzisiaj pusto, nic nie, śladów tylko narobiłem. Przejdziemy sobie tędy. Iż wam pokażę, gdzie to dokładnie jest. Może być, co zejdziemy sobie po prostu tędy, żeby też po drodze nie łazić. Okej. Tu będzie pobierać wapno niedługo. Będziemy też tam wapnować sobie powoli, ale to jeszcze czasu, bo to ogólnie jest takie jakby powiedzmy wioskowa wapniarnia i stąd się pobiera wapno, nie? Ale ponadto to jest droga, jak widzicie. I ta droga prowadzi nas do nowego pola, które wam zaraz pokażę. Taki bardzo fajny wąwozik tutaj jest. Naprawdę to kozacko wygląda. No i już on tłumaczę, jakie pole wybrałem, jakie pole kupiłem. Plon ma taki średni, więc nie jest to słaba klasa gleby, ani najlepsza. Jest taka po prostu w miarę. No i to jest oto właśnie pole. Pole już jest uprawione. Czeka po prostu nam tylko pod zasiew. Więc to też będziemy siać zboże jare. A ogólnie to poletko prezentuje się w taki sposób, że on pokazuje, że kosztuje ono, o właśnie. Mamy na nim, czekajcie, tak chyba będzie lepiej widać. Okej, okay. 1, no można powiedzieć 2 hektara. Więc całkiem spoko za teraz pieniędzy, to trzeba zapłacić 54 tysiące, więc oczywiście kupujemy i elegancko. Mamy kolejne pole, widzicie, tak się to wszystko prezentuje, te poletka, te nasze. Tu mamy jeszcze oczywiście te, ale jakby dlatego, że cały land, więc powiedzmy po kolei sobie te pola będę odkupywać. Odkupować? Odkupywać, jakoś tak. Ponadto jeszcze chciałem to pole kupić za jakiś czas, bo naprawdę jest zarąbista klasa gleby. Tu jest klasa gleby zarąbista i tu jest zarąbista, więc jakby to pole sobie połączyć, to będzie po prostu kozackie. I tu mamy 1,33 hektara, a tu mamy 0,4, więc w sumie hektar 70 w jednym kawałeczku. Fajnie, co nie? No tylko wiadomo, że to musimy mieć jakieś tam większe maszynki. Także dobra. To cóż. Wracamy na gospodarstwo. Odcineczek taki w sumie troszeczkę bardziej oprowadzający, zarabiający pieniądze, nic jakby zero prac polowych, ale to nic, nie martwcie się, bo naprawdę myślę, że wam ten odcinek się też może jakby jakoś spodobać, co nie, co by nie było, bo troszkę co innego, takie nie tylko prace polowe, a jak wiadomo zima jest, więc jeszcze trochę w ziemi nie będę wchodził tam za bardzo, więc dobrze sobie tam zakupić, powiedzmy jakieś pola, jakiś kawałek ziemi, czy sprzedać przez stare graty, nie? A więc fajnie. Dobra, tak mówię, bo w poprzednim odcinku postaram się, żeby już tutaj ta wiata sobie stała, bo z tą wiatą jest taki, ten pies jest porąbany. To jest nie no, nie jest, no, no debil. Pershing to jest kretyn, nie? Postaram się już tutaj tę wiatę postawić, bo pewnie będziemy mieli już wiosnę, a nie zimę, także na wiosnę powinno to już stać, w sumie już jutro tu powinniśmy trochę zacementować, jakieś na pierwsze rzeczy postawić, no i powiem tylko nakryć to, bo to jest bardzo prosta wiata, żebym po prostu miał gdzie schować graty, nie? Także fajnie, no i dogadam się też również z sąsiadem, że mi udostępni ten swój ogródek, może, nie wiem, dam mu kawałek ziemi swojej czy coś, żebym mógł tu sobie postawić wiatę, bo będzie to idealnie pasowała, nie? Także cóż, dzięki za uwagę, dajcie znać, co się w tym odcinku, czy wam się spodobał.
może troszeczkę tak nieudolnie mi ten roleplay poszedł, ale chciałem jakąś taką fajną stawkę zrobić, żeby coś ciekawego było. A też nie chcę robić jakichś typowo roleplay, że Mietek, Halina i Grażyna, tylko coś fajnego, nie? Także dobra, dzięki za uwagę, do kolejnych filmów na moim kanale, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam.